Wyróżnia go silna osobowość, zdeterminowany do walki o prawo dostosowane do potrzeb zwykłych ludzi, zwolennik skutecznych i prostych rozwiązań, bo tylko proste rozwiązania mogą być skuteczne. Wiceprezes Bydgoskiego Oddziału Kongresu Nowej Prawicy Jacek Grol. Powitajmy go gorąco. Witam Państwa. Jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy, ponieważ program tej partii jest spójny i logiczny. Tej logiki i spójności brakuje Bydgoskiej Straży Miejskiej. Przeanalizowaliśmy dostępne statystyki dotyczące tej formacji. Oficjalnie mają służyć mieszkańcom, tymczasem służą władzom miasta. Mają zadanie wyciągać pieniądze z naszych portfeli, polują na kierowców, przy tym łamią przepisy, na których straży stoją. Zobaczyła to cała Polska w programie telewizyjnym Emil Łowca Fotoradarów. Dzięki stacji TVN Turbo cała Polska zobaczyła bydgoskiego strażnika, który zaparkował samochód z fotoradarem pod znakiem zakazu ruchu. Niestety my widujemy naszych strażników codziennie. Najczęściej przechadzają się w południe w centrum miasta. Może i oni uważają, że bydgoskie ulice są wtedy najbardziej niebezpieczne. Jednak wiemy, że powinni patrolować ulice nocą. Ale nocą trudno wypełnić limit mandatowy. Ulice prawie puste, kierowcy śpią, im się to po prostu nie opłaca, a jeszcze narażą się jakimś łobuzom. To my płacimy za ich utrzymanie. Kosztują nas około 14 milionów rocznie. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam lepsze pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy. 2 lata temu wystawiliśmy bydgoskim strażnikom żółtą kartkę, zbierając ponad 31 tysięcy podpisów poparcia pod organizacją referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Powinni zmienić siebie, a oni zatrudnili marketingowca. Wolą zmienić swój wizerunek, zmanipulować nas, wmówić nam, że karanie dorosłego człowieka mandatem za przejście przez pustą ulicę na czerwonym świetle jest dla naszego dobra. Dość tego. Zdecydowanie efektywniejsza jest policja. Zlikwidujemy Straż Miejską, dofinansujemy dodatkowe patrole policji. Musimy też przeznaczyć część pieniędzy na szkolenie dla naszych bydgoskich policjantów. Dość marketingowych sztuczek, dość manipulacji. Zależy nam na bezpieczeństwie, a nie na limitach mandatowych. To nasze miasto i od nas zależy, jakie urządzimy. Dziękuję.